Dzień dobry Państwu. Państwa, gdybym miał powiedzieć coś na temat zachowań graficznych współczesnych Polaków, które obserwuję chociażby w internecie, to powiedziałbym, to idzie też przez billboardy, przez reklamy. Potworne nadużywanie dużych liter. U nas kupisz tanio. Gdyby to było napisane samymi dużymi literami. Ale o to chodzi, że to jest liternictwo, duże litery, małe litery. I proszę sobie wyobrazić, że no u, dobrze, bo to początek zdania. Ale po co to nas dużą literą? Po co kupisz dużą literą i po co tanio kupisz, po co to tanio dużą literą i kupisz też dużą literą? Proszę Państwa, ja na YouTubie piosenkę typu zakochałem się w tej dziewczynie, widzę czasem przez duże Z, przez duże S, w zaimku zwrotnym się, przez duże W, przez duże T w tej i dziewczynie też przez duże D. Proszę Państwa, ta tendencja nie omija zjawiska językowe związane ze sportem. Gospodarz turnieju, miasto, w którym będzie się odbywać turniej, będą się eliminacje odbywać. Po co te duże litery? Po co te duże litery? To jest właściwie błąd ortograficzny, prawda? To jest błąd ortograficzny. No, euro jako takie, no to jest nazwa turnieju. Może to być przez duże E, tak jak o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej mówimy czasem Puchar Limeta, napiszemy to wtedy dużymi literami. Ale tak, proszę Państwa, kiedy nie jest to Euro 2012, to można je też małą literą napisać, prawda? A kiedy mówimy o turnieju, o mistrzostwach, o miastach, gospodarzach tych rozgrywek, naprawdę duża litera jest nieuzasadniona. Powściągnijmy ten odruch, który, powiadam, wpływa na naszą świadomość ortograficzną, tutaj zachowanie piszących Polaków w internecie, na YouTubie, na billboardach, na reklamach. Za dużo stanowczo jest tych dużych liter wokół nas.